Cały czas przybywa woda w zbiorniku Reciburz Dolny. Wody polskie informują na bieżąco, w jakim stopniu jest wypełnione. Mimo to wiele osób przyjeżdża specjalnie tylko po to, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ta byłaby jeszcze gorsza, gdyby ogromnych mas wody nie było gdzie zatrzymać. Zbiornik Reciburz Dolny, który jest polisą ubezpieczeniową, między innymi dla Opola, jest wypełniony w 80%. Po zabezpieczeniu wysięku wodnego obowiązuje zakaz wchodzenia na bulwary obiektu. Na tym etapie zbiornik może jeszcze przyjmować wodę i wpływać na bezpieczeństwo takich miast jak Wrocław czy Opole właśnie. Służby zabezpieczyły przeciek w rowie opaskowym na przedpolu zbiornika. Mechanizmy wlotowe i upustowe działają poprawnie. Zgodnie z prognozami oraz odczytami wodowskazów dopływ do zbiornika będzie malał. Zbiornik przechwycił falę wezbraniową i piętrzy ją w sposób prawidłowy.